Sanjaya Jaraszek, 64-letni nysanin, brązowy medalistą Mistrzostw Śląska w biegu na 12 godzin. W dniu 3 czerwca 2023 roku odbyły się 14 Mistrzostwa Śląska w biegu 12-godzinnym. A były to najbardziej prestiżowe zawody na 12 godzin, które odbywają się w Polsce. Czyli coś w rodzaju Mistrzostw Polski. Sanjaya, 64-letni weganin, propagujący zdrowy styl życia z Nysy, osiągnął swój największy życiowy sukces, ponieważ jako jedyny z M60 w historii tych zawodów wszedł na podium. Zwycięzca z tych mistrzostw to był M30, a drugi M40. Lata lecą, a mocy jemu przybywa. Sanjaya, zawodnik klubu AZS AWF Katowice, przebiegł dystans 113 km. Zajął w swojej kategorii pierwsze miejsce, czyli można powiedzieć, że w biegu 12-godzinnym jest mistrzem Polski. Nysanin jako jedyny z opolszczyzny wziął udział w tych mistrzostwach. W takich biegach ważne jest, aby dobrze rozłożyć siły, aby móc biec przez 12 godzin, żeby pokonać jak największą odległość. To są bardzo trudne i wymagające ultrabiegi. Często zdarzają się kontuzje. W ostatnich godzinach większość biegaczy już idzie, bo nie ma sił już biec. Takie biegi są ryzykowne, ale jak mówią, kto nie ryzykuje, szampana nie pije. Obserwując ostatnie starty Sanjayi, prognozy są obiecujące, bo w tym roku miał już kilka udanych startów. Górski bieg z Buja, 39 km. Bieg na 103 km wokół Zielonej Góry. Bieg górski na 100 km, 4 razy kopa. Bieg 24-godzinny w Pabianicach, Mistrzostwa Polski. I teraz bieg na 12 godzin, Mistrzostwa Śląska. Życie to ruch, życie to walka. Do odważnych świat należy. Zapraszamy na wszystkie nasze nowe filmy na naszą oficjalną stronę www.jasnastronamocy.info.